W dzisiejszym filmie Spec Simulatora musimy sobie porozmawiać o nowym update'cie, który się pojawi i który będzie naprawdę, naprawdę dziwny. Bo jak widzicie, tutaj za 2 dni 20 godzin pojawi się nowy update. Ogólnie myślałem, że tego update'u może nie być, bo jakby deweloperzy Pet Simulatora są aktualnie na wakacjach i teraz dopiero chyba właśnie wrócili z tych wakacji. Prawdopodobnie ten update cały został przygotowany przed tym ich wyjazdem, bo takie duże gry jak Pet Simulator mają kilka update'ów do przodu zaplanowanych, czyli na przykład taki Sombrero World pewnie był przygotowany już z miesiąc przed wprowadzeniem. No i dzisiaj też właśnie musimy zrobić jedną rzecz. Musimy sobie pójść na ostatnią mapkę i musimy sobie nastakować jak najwięcej doodle coinów, bo może się pojawić nowa waluta, ale niekoniecznie musi się pojawić ta nowa waluta. I ogólnie, jeżeli macie na hardkorze jakieś skrzynki z takim mnożnikiem i chcecie, żebym wam pomógł, to piszcie tylko na hardkorze, bo jakby na normalnym świecie, no to nie ma sensu, bo tutaj każdy może sobie mega łatwo wydropić maksymalną ilość coinów. I oprócz tego też muszę sprzedać te jajka, bo cena tych jajek już nie rośnie. One trzymają teraz stałą cenę 21 bilionów i jeżeli znerfią kopalnię za powiedzmy 2 dni, to ta cena spadnie, a więc dzisiaj trzeba sprzedać te jajka jak najszybciej. Ale w sumie na początku wam powiem, jaki world dostaniemy tutaj w tym miejscu. Dostaniemy psi world. Prawdopodobnie to będzie cały psi world, będzie mieć tylko i wyłącznie psie pety. Aktualnie no jakby nie mamy dużo psów, mamy na przykład elf doga, mamy tutaj safari doga, mamy krystal doga, chociaż dobra, jest tych dużo dogów i jeszcze pewnie z 10 innych tych psów jest, ale zobaczcie tutaj jakie psy na przykład dostaniemy. Dostaniemy na przykład psa strażaka, dostaniemy psa koszykarza, tutaj skateboardzistę, a więc no sporo tego jest, tutaj na przykład balonowego psa, a więc tak naprawdę można powiedzieć, że ten update jest powrotem do pewnego worldu, który tak naprawdę zapoczątkował na nowo jakby cotygodniowe update, czyli właśnie Cat World. Mieliśmy Cat World i teraz właśnie dostaniemy Psi World. W ogóle jakie tutaj były koty? Tutaj były jakieś takie dziwne koty. Dostaniemy też właśnie no tego balonowego psa. No tutaj trochę takie inne psy były tak naprawdę. Tutaj jajek było mało. Mam nadzieję, że w tym Psi Worldzie będzie więcej jajek aniżeli 3, bo 3 jajka to trochę mało jest. No chyba, że te worldy by się co 2 tygodnie pojawiały, no to wtedy okej, ale raczej na pewno tak nie będzie. Dobra, ale w sumie pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to musimy zobaczyć, jak wygląda farmienie tych doodle coinów na hardkorze i też wam opowiem dalej o likach, bo pojawiają się cały czas nowe, tylko to musimy z banku wyjąć sobie jakieś pety na Cartoon Coiny. Nie wiem, czy ja w ogóle jeszcze jakieś mam, bo ja tych petów strasznie dużo usuwałem. Dobra, na szczęście jakieś jeszcze mam. Nie wszystkie usunąłem. No, 26 petów mamy na Cartoon Coiny piątki, a więc trochę musiałem niestety pousuwać, tak dawno nie farmiłem w ogóle nic na hardkorze. I w ogóle zobaczcie też teraz, ile mamy już rapu, mamy prawie 4 tryliony rapu, masakrycznie cena huge petów leci w górę. Te Easter Dominusy, które kupowałem po 50 bilionów, teraz chodzą 57 bilionów. Dobra, ale załóżmy wszystkie pety na Cartoon Coiny i musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądać z tym farmieniem tych Cartoon Coinów właśnie. Dobra, na razie taki koślawy team musiałem założyć na te Cartoon Coiny, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na pewno będziemy musieli sobie kupić jakieś lepsze pety. Na Trade Plazie oczywiście, tylko wszystkie załóżmy, zobaczmy ile tu nam leci teraz. No dużo tych Cartoon Coinów to ja nie mam niestety. Tu na Tika 220 milionów dostajemy. A ile będzie tutaj w tej Dojo skrzynce? No 263, nie wiem czy to jest dużo czy mało, chyba niezbyt dużo. Ale na pewno będę musiał dużo coinów wyfarmić. Dobra, ale idziemy teraz w końcu na tą Trade Plazę. Posprzedawać te zakichane jajka i właśnie może pokupować jakieś pety. I na początku właśnie spróbowałbym kupić sobie jakieś hardcore pety dobre. Zobaczmy w ogóle po ile jajka tu się sprzedają. Tutaj komuś się właśnie sprzedało jedno. A nie, to Kobra się komuś sprzedała. Dobra, no to nie jajko. Ale tutaj za 21 jest jajko, tutaj za 22, więc drogo. Powiem wam, tutaj w ogóle Hellrocki po 51 bilionów, powalone ceny są. I w ogóle tutaj też zobaczcie, ktoś spróbuje skamować. Tutaj na przykład sobie patrzycie i jest 12 bilionów. Ktoś sobie myśli, kurczę, jaka dobra oferta, 12 bilionów za takie jajko. To jajko tyle nie kosztowało, jak update wychodził. A patrzycie sobie tutaj i jest 112, bo gościu głową zasłonił. A więc uważajcie, żeby nie kupić przypadkiem czegoś takiego, no chociaż tutaj jest 112, jakby no już naprawdę ślepym trzeba było być, żeby nie zauważyć tego, ale no lepiej uważać. Dobra, najprościej będzie trade terminalem wyszukać jakichś dobrych petów. Fajnie by było kupić oczywiście Sombrero Secreta w wersji shiny, ale raczej takiego nie znajdziemy. No niestety nie ma takiego. Możemy sobie zwykłego ewentualnie znaleźć, chociaż nie wiem czy mityk nie jest lepszy, nawet nie ma zwykłego w wersji hardcore. A dobra, znalazł się teraz. Sombrero Secret daje 148 kół. Tylko w sumie tego się nie opłaca kupować, bo tak naprawdę ten Lucky Mythic więcej daje. Piszmy Lucky i ten Lucky Mythic daje 165, a więc musimy sobie takiego ogarnąć w wersji shiny oczywiście. Tylko problem jest taki, że nie ma takiego mityka. A nie, dobra, znalazł się. Tylko jak zwykle to Trade Plaza pobugowana jest. Tak do 20-30 bilionów jeszcze bym to kupił, ale drożej raczej się nie opłaca. Tutaj za 45 jest, no to jest giga drogo. Dobra, spróbuję znaleźć tańszego, jak nie znajdę, to bierzemy się za sprzedawanie
jajek. No i to jest jedyna Trade Plaza, na której jest ten mityk. Nie no, 45 bilionów za dużo jak za tego mityka. Dobra, stawiamy tutaj budkę i rozstawiamy stragan. I cel jest taki, żeby sprzedać je po 20,5 biliona. Jakby ja gdzieś plus minus za tyle je kupowałem, po 20 nawet, a więc nic na tym nie zarobię, nic na tym nie stracę, ale no cena tych jajek będzie spadać za niedługo. Niech to sobie tak stoi, zobaczymy, czy ktoś to kupi. Powiem wam, że ciężko te jajka schodzą. Dopiero po jakichś 10 minutach ktoś kupił sobie ode mnie jedno jajko. Albo ta Trade Plaza jest taka słaba, bo tu w sumie wszyscy awkują, albo te jajka tak ciężko schodzą. Jeszcze poczekam tutaj z 5 minut, zobaczę, może ktoś sobie kupi więcej tych jajek. Jak nie, to zmienimy Trade Plaza. W ogóle tutaj ktoś te diamentowe koty sprzedaje. W sumie powiem wam, że opłaca się kupić takiego diamentowego kota jednego. Wydaje mi się, że one są więcej warte niż 3,5 biliona. Tutaj w ogóle pet, który daje 5 punktów za 4 biliona, to też się opłaca kupić. Dobre ceny tutaj gość miał. Dobra, niech to postoi, jeszcze tutaj jest 10 minut, jak nie, to zmieniamy Trade Plaza, bo na tej Trade Plazie tragicznie schodzą te jajka. Dobra, powiem wam, że wystawiłem to za 20 bilionów, jakby nic na tym nie zarobimy, nic na tym nie stracimy, a przynajmniej pozbędę się tych jajek, bo tak jak mówię, ich cena już raczej nie będzie rosła. Jak ktoś ma czas, no to sobie zarobi na tym. Ja wolę te gemy, które są w tych jajkach, zainwestować w takie dominusy, bo ich cena dużo szybciej rośnie, aniżeli cena tych jajek. Dobra, tutaj ładnie sobie to gościu kupuje, jakiś bogacz przyszedł. Będziemy mu tutaj dorzucać w sumie, żeby na pewno mu nie zabrakło i żeby nie odszedł do tego stanowiska. Dobra, już w sumie więcej chyba nie kupuje z tego, co widzę. Dobra, ale musimy jeszcze w sumie pójść do mailboxa, bo tam jest taki prezent dla was, a więc dla osób, które oglądają do końca, będzie konkurs. I tutaj na początku macie właśnie konkurs na Golden Huge Hellrocka, czyli naprawdę drugiego huge peta teraz. I też jeszcze w sumie możemy sobie inne tutaj jakby gifty sprawdzić, bo też tutaj sporo tych gemów wysłaliście. Tutaj Piatek 500 milionów tam wysłał, tutaj jak widzicie, no sporo tego jest. Tutaj Spoko w ogóle nam wysłał 2 biliony, 5 bilionów i tutaj jeszcze jakby Angelusa w wersji hardcore. A więc dziękuję, tutaj Sonic nam wysłał kilka darmowych ekskluzywów, więc również Sonicowi dziękuję. I tutaj też gemy nam jakby dochodzą za te jajka, które sprzedajemy. No trochę tego tutaj Sonic wysłał, jak z tego co widzę. Tutaj mamy takiego pterodaktyla i on jest w sumie sporo warty. I to przez to, że tak naprawdę jakby ten huge pterodaktyl się pojawił. A więc jego się nie opłaca wrzucać do maszynki, sobie zostawimy go tutaj. Dziękuję Zbychowi za niego. No i tutaj za te płatne też również dziękuję. Tutaj RIP 21 bilionów. No to Janek po tej standardowej cenie aktualnie kupił. Tutaj Kuba nam wysłał takiego pecika. Tutaj Kotełek nam wysłał kilka ekskluzywów darmowych, a więc dziękuję oczywiście za to wszystko. I też musimy zjechać jeszcze na dół, bo jest naprawdę, naprawdę mocny bet. Tutaj w ogóle mamy jajka, no to w sumie będzie mieć opening kolejny. Dziękuję tutaj oczywiście Kotełkowi za te wszystkie jajka. I tu mamy mega mocny prezent od Filipowskiego. Mamy huge hacket cata i 2 biliona, a więc oczywiście dziękuję i pozdrawiam. Tutaj mamy kolejny jajko od Kyla. Tutaj 1,5 biliona od Magic Top, a więc dziękuję. Tutaj od Snipera 1 bilion, tutaj taki w sumie ekskluzyw. W sumie też chyba drogi ten ekskluzyw jest, a więc również dziękuję. Od Snipera tutaj znowu bilion, tutaj od Piotrka bilion, tutaj ekskluzywy te wszystkie. Od Peter WR, a więc również dziękuję, bo sporo tego Peter nam tutaj wysłał. Tutaj w ogóle 15 bilionów Peter nam wysłał. No to w sumie może nawet w tym odcinku jajko kolejne sobie zrobimy. Tutaj Olix, tutaj jeszcze New Account też nam wysłał 2 biliony. No i tutaj mam jeszcze takie peciki, oczywiście za wszystko dziękuję tutaj Lizakowi, tutaj Mucha Bandytka. Dobra, ale odbierzmy sobie to wszystko i musimy dostawić trochę jajek, bo z tego co widzę już brakuje nam tutaj jajek, zostało nam tylko jedno jajko. W ogóle w jaki sposób ja wystawiłem questowe jajko za 20 bilionów? W jaki sposób ja to zrobiłem? Dobrze, że ktoś nie kupił, bym oskamował kogoś. Dobra, ale w takim razie sobie jeszcze otwórzmy te questowe tutaj, po 3 w sumie otwórz, może w końcu nam coś wyleci. Tutaj zobaczmy, czy coś wyleci. No nie, niestety nic nie wyleciało. Dobra, ale jeszcze mamy 3 kolejne, a więc otwórzmy sobie 3 kolejne te. Zobaczmy, czy coś nam wyleci. No też nic nie wyleciało. Dobra, niech jeszcze to postoi, niech się sprzeda wszystko. I powiem wam, że teraz to już jest na 100% pewne, że dostaniemy psi świat, bo pojawiło się teraz bardzo dużo tych petów. Tutaj kilka wam jakby przeskakuje tych petów, no jest ich naprawdę dużo. I dosłownie są same psy. Nie wiem, te jajka powiem wam, że tak średnio schodzą. Wystawiłem tutaj kilka po 20,5 i po tyle za Chiny nie chcą schodzić. Nie wiem, jedno sobie z budki zdejmę, jedno spróbujmy sobie otworzyć. Tylko kurczę, które ja mogę otworzyć? To mogę otworzyć. Dobra, otwórzmy sobie to jedno. A niech będzie tak for fun, możemy sobie jedno otworzyć, może coś nam ciekawego wyleci. Jakiś huge pet na przykład. Jeden punkt do maszynki. W ogóle ile ja tych punktów do maszynki mam? No gdzieś tam się powoli zbierałem do kolejnego jajka. Jeszcze trochę mi brakuje, ale trochę sobie dokupię, trochę pewnie mi wyślecie i jakoś uzbieramy na to kolejne jajko. Dobra, obniżam je z powrotem do 20. Po 20,5 nie chcą schodzić. Powiem wam, że te jajka już ludzie zaczynają obniżać ceny, po 20 już sprzedają. Zostało mi do sprzedania 3 jajka, ale już dalej mi się nie chce tego sprzedawać. Tym zajmiemy się w kolejnym filmie, a w tym to będzie na tyle.